Cześć. W dzisiejszym materiale zobaczymy nowego króla wydajności na tym kanale. Zapraszam. Zanim jednak przejdziemy do omówienia bohatera dzisiejszego filmu, zgodnie z zarządzeniem UOKiK pragnę Was poinformować, że każdy materiał z prezentacji zestawu na tym kanale jest pewnego rodzaju formą autopromocji. Zapytacie dlaczego? Ano dlatego, ponieważ jeśli chcielibyście, abym złożył dla Was taki komputer bądź jakikolwiek inny, to wszelkie niezbędne informacje do tego, jak się ze mną skontaktować, macie w opisie tego filmu. Przejdźmy zatem do głównego tematu tego filmu, czyli samego komputera. Jednostka, którą dzisiaj zobaczycie, to w sumie efekt kilkunastu godzin ustaleń, wielu wiadomości i kilku miesięcy kompletowania podzespołów. Sprzęt finalnie wylądował u pana Kamila kilka miesięcy temu. Głównym założeniem projektu było zmontowanie jak najwydajniejszego komputera na platformie AM4, głównie z komponentów od Asusa. Nie ukrywam, ogromnie się z tego powodu ucieszyłem, ponieważ po pierwsze uważam tą markę za najlepszą wśród producentów komponentów komputerowych i mówię to całkowicie szczerze, nikt mi za te słowa nie zapłacił. Nigdy się nie zawiodłem na sprzęcie od Asusa i dlatego szczerze go polecam. Po drugie, po prostu uwielbiam stylistykę serii ROG. Komponenty, które za chwilkę Wam przedstawię, to w większości najwydajniejsze modele z danej serii. I na moment, kiedy cały zestaw był kompletowany, były warte ponad 30 tysięcy złotych. To naprawdę coś niesamowitego i zapewne długo, długo nie będę miał możliwości obcować ze sprzętem tej klasy. Mam nadzieję, że i na Was cały sprzęt zrobi tak ogromne wrażenie jak na mnie. A teraz przyjrzyjmy się poszczególnym komponentom tej jednostki. Skoro wspomniałem, że znajdują się tutaj najwydajniejsze modele z danej serii, to oczywistym jest wybór procesora. Po raz kolejny przedstawiam Wam Ryzena 9 5950X, czyli 16-rdzeniowego i 32-wątkowego potwora od AMD. Co prawda mamy w tym momencie dostępne modele z serii X3D, ale biorąc pod uwagę specyfikę pracy tego zestawu, 5950X był po prostu lepszym wyborem. Procesor umieścimy na płycie głównej tej samej, którą już mogliście oglądać na kanale w innym materiale. Odnośnik do tego materiału powinien Wam się w tym momencie wyświetlić w prawym górnym rogu. Czyli mówimy tu o modelu Asus ROG Crosshair 8 Dark Hero. Potężnej płycie z chipsetem X570, która to posiada najwyższej klasy komponenty i bez problemu pozwoli nam obsłużyć wcześniej wymieniony procesor. Stylistyka i wzornictwo radiatorów na tej płycie głównej niesamowicie przypadły mi do gustu. Za schłodzenie procesora będzie odpowiadać rozwiązanie All-in-One również od Asusa, czyli Asus ROG Ryujin 360 mm, ale w tej pierwszej wersji. Konstrukcja ta to jedno z najwydajniejszych IO 360 mm dostępnych na rynku. Prócz małego wyświetlacza na blokopompie, na uwagę zasługują również 120 mm wentylatory w ilości 3 sztuk. Nie są to byle jakie śmigła. Są to modele Industrial i PPC 2000 PWM od Noctua, które charakteryzują się naprawdę bardzo dobrą wydajnością. Pamięć RAM to 4 kości o mojej ulubionej stylistyce, czyli G-Skill Trident Z Neo. Łączna pojemność tego zestawu to 64 GB, taktowanie 3600 MHz i opóźnienia CL16. Wiecie, jak bardzo podoba mi się stylistyka modeli Trident Z, więc nic dziwnego, że właśnie te modele znalazły się w tym zestawie. Przeszedł czas na magazyny danych i w tym zestawie znalazły się aż 3 dyski. Dwa to konkurencyjne dla Samsungów 980 Pro modele od Western Digital, czyli WD Black SN850 o pojemności 1 TB. Bez dwóch zdań, najwydajniejsza półka dla dysków SSD M2 PCI Express generacji 4. Trzeci dysk natomiast
to 2,5-calowy model od Samsunga 970 EVO o pojemności 1 TB. Również bardzo fajny SSD, tym razem na standardowym interfejsie SATA. Karta graficzna, czyli najdroższy element całego zestawu, a jednocześnie kolejny komponent od Asusa, czyli Asus ROG Strix GeForce RTX 3090 OC. W momencie składania tego zestawu karta ta nie była praktycznie dostępna w Polsce, a na zagranicznych portalach cena jej wynosiła ponad 15 tysięcy złotych. Prawdę mówiąc, podziwiam zaangażowanie pana Kamila i konsekwentność w doborze komponentów, ponieważ inny model w ogóle nie wchodził w grę. Zasilacz to również bardzo ciekawa konstrukcja od Asusa. Asus ROG Thor o mocy 1200 W. Sposób, w jaki ten zasilacz został w ogóle zapakowany, jakość okaplowania zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Do tego wszystkiego certyfikat sprawności 80 plus Platinum. Na wyróżnienie zasługuje tutaj zamontowany na boku zasilacza wyświetlacz, który pokazuje nam aktualne zużycie energii komputera. Wszystkie komponenty zamontujemy oczywiście w odpowiedniej dla takiego zestawu obudowie. Mowa tutaj o ostatnim elemencie od Asusa, czyli skrzynce w rozmiarze Full Tower. Model Asus ROG Strix Helios. Prawdę mówiąc, ciężko opisać tą obudowę. Ja wiem, że może ona nie jest najefektywniejsza pod względem chodzenia, ale biorąc pod uwagę stylistykę całego zestawu, nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli tutaj zastosować jakąkolwiek inną obudowę. O aspekty wizualne zadbają jeszcze dodatkowe komponenty. Między innymi będzie to zestaw aż 4 wentylatorów Corsair RGB QL 140 mm. Moim zdaniem najlepiej wyglądające śmigła dostępne na rynku i sam jestem posiadaczem 4 takich w swoim sprzęcie, tylko w rozmiarze 120 mm. Na uwagę zasługuje tutaj fakt, że posiadają one podświetlenie z 2 stron. Drugim dodatkowym elementem stricte wpływającym na wygląd komputera są podświetlane kable 24 pin do płyty głównej oraz 3x8 pin do karty graficznej. Modele to Streamer Plus od Lianli. Dopiero na gotowym komputerze zobaczycie, jaki dają efekt. A teraz przed Wami fragmenty z montażu komputera. Tutaj chciałbym Was bardzo poprosić, byście jako forma może docenienia tego, co robię, zostawili łapkę w górę lub komentarz pod materiałem. Myślę, że taki sprzęt na to zasługuje. Sub z dzwoneczkiem to oczywiście opcjonalna sprawa, ale również będę za to bardzo wdzięczny. Z góry dzięki i do zobaczenia w podsumowaniu. Thank you.
Podsumowanie. Chciałbym zacząć od tego, o czym wspomniałem na początku. Czyli nie zapominajmy, że zestaw był budowany w momencie, kiedy był on wart praktycznie tyle, co nie jeden samochód. Niemniej jednak nie cena będzie tutaj najistotniejsza, a wydajność i przede wszystkim wygląd. Żałuję tylko, że mimo moich prób kontaktu z Asusem, z budowy tego komputera nie udało się zrobić bardziej medialnego przedsięwzięcia. Ale rozumiem, nie te zasięgi, może jeszcze kiedyś przyjdzie na to pora. Niemniej jednak nie zmienię zdania i nadal szczerze będę polecał komponenty tej marki, bo po prostu, tak jak wspomniałem, uważam je za jedne z najlepszych dostępnych na rynku. Sprzęt wyszedł niesamowicie pod względem wydajności, jak i wyglądu, o czym się już zdążyliśmy przekonać. Posiadać taką maszynę to myślę, że marzenie nie tylko moje, jak i również wielu z Was. Jeśli tak jest, to zostawcie odpowiedni komentarz pod tym materiałem, a ja dziękuję przede wszystkim panu Kamilowi za zaufanie i oczywiście za możliwość obcowania ze sprzętem tej klasy. Wam natomiast oczywiście bardzo dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie tego materiału. Tymczasem się z Wami żegnam, życząc Wam oczywiście wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, na razie.